Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humorki. Czas na omówienie kolejnego naszego isekaja, czyli aktualnie wydaje mi się, że ten jest jednym właśnie z najlepszych isekajów w tym roku, które wyszły. I zaraz wam powiem dlaczego, ponieważ jest tu bardzo dużo informacji, mało owijania w bawełnę i bardzo ciekawe po prostu konwersacje. Co się nie zdarza po prostu w isekajach bardzo często i to jest, ubolewam nad tym. W porównaniu do tego Shadowa, gdzie tam praktycznie wiecznie syf jest, to z tego mogę być zadowolony, przynajmniej z tych dwóch pierwszych odcinków, a jak dwa pierwsze odcinki są naprawdę dobre, no to bo to już może być albo lepiej, albo tylko gorzej, ale zobaczymy. Oczywiście podsumowanie tych wszystkich anime opowiem po prostu w oddzielnych filmach, ale lecimy z omówieniem. Po pierwsze, mamy na starcie zdziwienie wszystkich ludzi, że on ubił tą salamandrę w poprzednim odcinku. I to jest ciekawe, że ojciec jego patrzył na to, więc zdążył dobiec i zobaczyć, jak potężny jest jego synalek. Oczywiście to przeminiemy. No i on dostał z tego powodu dużą ucztę. Pierwszy raz chyba w życiu zjadł coś porządnego. Oczywiście mamy tutaj naszą kobiecinkę, która będzie mu pomagać później. No i on tam dostaje z pochwały, tak, że świetnie walczył i tak dalej, i tak dalej. I powiedział do niego ojciec, że może poprosić o jedną rzecz. No i on poprosi o to, żeby pójść do szkoły magii, ponieważ chce się uczyć tej magii. No i jeszcze do tego pyta się, czy może zabrać, kurczę, tą swoją... O właśnie tą dziewczynę właśnie, czyli dlatego ona jest ważna, jako jego służąca. Ona tu używa swojego tak naprawdę mocy duchów, by puścić ten ogień, który po prostu, żeby on zobaczył, bo ojciec jego się nie zgadza na to, ponieważ o właśnie to widać teraz ogień, nie zgadza się, ponieważ ona nie posiada many, więc nie może czarować, tylko że ona czaruje poprzez duchy, więc zupełnie inna kategoria, inna dziedzina w ogóle magii, w ogóle najwyraźniej w tym świecie kompletnie nieznana. Co jest, no wiecie, no, ciekawe, bądź nie, może ktoś jeszcze odkrył to, no, nie wiadomo, zobaczymy. Możliwe też, że on jest jako jedyny w tym świecie. No i mamy oczywiście, mamy oczywiście sprzeczkę tego, że tam ojciec jego się zgadza, a ten jego braciszek mówi mu, że nie możesz się ojcze zgadzić, bo w naszej rodzinie jest taka tradycja, że tylko jeden z pokolenia synów może pójść do tej szkoły, bla, 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 bla. Że tam jedną drogę wybiera, jeżeli jeden syn jest lordem, to drugi może być magiem, a trzeci musi być na przykład już jakimś poszukiwaczem, rolnikiem, czy czymś w tym stylu. Każdy z ich rodziny musi pójść w inną stronę, dziedzinę po prostu życia, tak? Czyli jest lord, jako najstarszy brat został lordem i teraz tak naprawdę toczy się walka o to, kto będzie czarodziejem, czyli pójdzie do magii lub wojska, bądź czegoś innego. Więc tutaj mamy oczywiście powiedziane, że on się nie zgadza, no i teraz ojciec mu mówi, dobra, spoko, to w sumie to ty pójdziesz do tego, do wojska. No i on jest wkurzony, no bo on przecież posiada magię i tak dalej. Oczywiście ojciec go wyjaśnia bardzo szybko, mówiąc, że co robiłeś przez te wszystkie lata, bo ani nie trenowałeś, tylko włóczyłeś się i tak dalej, więc nie masz predyspozycji. No on wyzywa swojego brata na pojedynek, w którym tak naprawdę będą się ważyć to, czy który z nich pójdzie do szkoły. No to nie jest akurat trudne do zgadnięcia, który pójdzie. No i oczywiście tutaj mamy naszą, to jest chyba Ujokosi, ale nieważne. No i teraz tak, jego brat starszy daje mu pióro jako prezent, wytłumacza, że trzymał się od niego z daleka i tak dalej, że za to go przeprasza, bla, bla, bla i że jest dumny z tego, że ma takiego brata. No takie, powiem wam szczerze, takie jakieś z dupy moim zdaniem. Może, wiecie, no może też dorósł, może zrozumiał, że nie ocenia się tylko po tym, skąd ten brat jego jest, czy coś w tym stylu. No i jego młodszy brat, raczej starszy brat, bo on jest starszy troszeczkę chyba, albo z tego samego wieku jest. Że mają tyle samo lat. Tak, bo to... Tak, chyba tak, mają tyle samo lat. No i teraz tak. On go wyzwał na pojedynek. Oczywiście nie chciało mu się czekać do rana, bo ojciec tam powiedział, po południu jutro będziecie walczyć. No, on tam używa magii, czyli niebezpiecznych zaklęć. No i on go wyjaśnia bardzo szybko. Ma bardzo ciekawą umiejętność. Umiejętność tego, że on po prostu przyjmuje nad nim ciało, że... No i może go łamać jak po prostu... wiecie, jak tą... Jak ona się nazywała? Taką... laleczkę tą, kurczę, nie wiem, zapomniałem jak się nazywa, ale wiecie co, pijacie igiełki i czujesz ten ból, więc na takiej samej zasadzie działa to, co on teraz zrobił, to zaklęcie.
Oczywiście on wygrał, ten młodziak się poddał bardzo fajnie i to, co jest wspaniałe i to, co mi się od razu rzuciło w oczy i to, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, to jest to, że on cały ten atak tej salamandry zaplanował. Ta salamandra nie poszła od tak sobie. Ta salamandra była zaplanowana, żeby akurat w tym momencie zaatakować, żeby to wszystko działo się tak, żeby pokazać swoją potęgę, żeby ten młody może niekoniecznie wyzwał go na pojedynek, ale żeby ojciec jego zrozumiał, że on ma talent do magii i żeby go wysłał. Więc to wszystko było zaplanowane i oj, takich bohaterów nam brakuje. Takie bohaterzy są super. On tu przyzywa swojego Ayakashi kolejnego. Nie wiem, czy to się mówi Ayakashi. Nieważne, będę mówił Ayakashi jakby co. To bardzo przepraszam za błąd. On przyzywa, on tam mu się kłania. O, minęło tyle czasu, wieki was nie widziałem, bla, 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 bla. Widać, że ten cyklop jest naprawdę bardzo miłą osobą. Już wiemy, skąd to czerpie. A czerpie to z mitologii japońskiej. O, Ayakashi właśnie chyba się to właśnie nazywają te. Shikigami? A, nie wiem. Shikigami to jest to, co on, nie wiadomo, nie? On tam właśnie, on wywabił tę salamandrę i spowodował puśnięcie jej tam właśnie, więc to jest fajne, to jest super. Pokazuje nam też, że on potrafi przyzywać naprawdę różne stworzenia, czyli możemy się już domyślać, jakie mogą to być stworzenia. Wystarczy sobie pójść w internet i po prostu zobaczyć, jakie były właśnie z mitologii japońskiej, jakie właśnie stworzenia były tymi różnymi tam potworami, które walczyli Shikigami i możemy łatwo sobie domyślić, co może jeszcze przywołać, pewnie jakieś smoki, nie smoki i tak dalej, i tak dalej. On to Goro oczywiście zmiótł z powierzchni ziemi, ten mu mówi, o tam dbaj, ucz się, tak, tak, on będzie się uczył. Tu daje jej jakieś kamienie, które powodują, że tam magię jej zwiększa, tam duchów i tak dalej, że wokół niej się zbierają te duszki, więc fajnie. Się okazuje, że on ma chorobę lokomocyjną, czyli tak jak ja w sumie, więc mogę się utożsamić z nim lekko, no. Fajnie, fajnie. On tutaj mówi i to, co jest właśnie ciekawe, to, co jest fajne, to się okazuje, że to wcale nie jest jego syn. To jest syn prawdopodobnie jego brata. Albo to jest po prostu syn, bo on mówi, że to jest syn mojego brata, coś takiego. Czyli on nie jest bękartem. To nie jest tak. Po prostu zostało mu przyniesione i on go wziął przed opiekę i to, co jest najlepsze i najwspanialsze, że jego brat był jakimś tam wolnym duchem, odczepił się, był tam poszukiwaczem przygód i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie Seika, czyli nasz główny bohater, jest, kurczę, potomkiem jak może jego i jakiegoś demona, coś w tym stylu, bo no kurczę, no fajnie to wygląda, że zrozumiał, to co jest fajne, to jest to, że, no widzicie, czy może być dzieckiem Gilberta i demona, zastanowiłem się, bla, bla, bla. No i to jest właśnie fajne, to jest to, jeszcze mało tego, on od razu skapczył się, że to nie była kula ognia. To, co on mu pokazał. Od razu. I też skapczył się, że salamandra została zabita przez truciznę. Od razu. Czyli on jest naprawdę spostrzegawczy, jest inteligentny, rozgrywa to tak naprawdę. No i to, co jest najfajniejsze z tego wszystkiego. Takie rzeczy lubię, kurwa. Seika może zostać bohaterem, który chroni naród lub królem demonów. I on go wysyła do tej akademii, bo jego brat powiedział mu, że to jest dobre miejsce. Czajcie? Czyli on chce, żeby on poszedł w tą stronę. On nim próbuje go ustawić. Oczywiście on nie zdaje sobie sprawy, że to jest ukształtowany tak naprawdę dorosły człowiek w ciele małego dziecka, ale on próbuje go ukształcić na miarę bohatera, żeby nie był królem demonów i nie niszczył ludzkości, więc on sobie zdaje sprawę z jego potęgi. Więc to nie było wcale czegoś takiego, że on jest słaby i on myślał, że to jest bezużyteczny. Nie. Od samego początku wiedział, że jest potężny, od pierwszego roku życia zaczął używać magii, więc no jest ten, tylko że jego ojciec nie rozumie, na jakiej podstawie on używa tej magii. To chyba jest jedyne. I to jest fajne. Ta dziewczyna próbuje się do niego dobrać, chciała, żeby on ją bzyknął i tak dalej. Oni strasznie, Japończycy, jeżeli chodzi o to, to w ich kulturze chyba wydaje mi się, bo kiedyś czytałem albo oglądałem, nie pamiętam, powiem wam szczerze, że u nich bardzo szybko, jeżeli chodzi o takie sprawy właśnie seksualne, dochodziło, więc to nie jest u nich nic niezwykłego, że tam, wiecie, 14-latka się kocha z kimś czy coś w tym stylu, więc no może teraz, może nie być już tak fajnie, ale no nie wiem, w sumie nie znam się, trzeba by było sobie poczytać, pooglądać. No oczywiście tutaj ta Ayakashi chyba ją będę nazywał. O, tak, czekajcie, to było. Ayakashi, no, jesteś tylko Ayakashi. No, nieważne, czy źle mówię, czy nieważne. Mówi mu, że ona tam, wiecie, że jego służąca się zakochała w nim po uszy. Tu mamy oczywiście to, że on jej mówi typiarce, która po prostu
jakby sprawdza tych dzieci, które przychodzą do akademii, mówi jej, że słuchaj, to ja w sumie to nie mam magii i nie mam niczego, więc nie mam many i tak dalej, więc troszkę z niego wyśmiewają. Przyłazi jakaś dziewczyna, prawdopodobnie z nią coś będzie, może będzie z nią podróżował, może będzie z nią się kochał, może będzie to jego dziewczyna, coś w tym stylu. Nie wiem, nie mam pojęcia, może to być jego kolejna uczennica, prawdopodobnie też tak może być. On ma jakąś tendencję do tego, że bierze sobie uczniów, na przykład wziął od razu tą niewolnicę, po prostu wziął do siebie jako nie tyle ze służącą, co jeszcze raczej ucznia. No i to jest może być na takiej samej zasadzie z nią, bo inaczej by nam, wydaje mi się, że jej nie pokazywali. I przypomniał jej się właśnie jej uczennica. Tu mamy pokazaną jakąś dziwną, grającą sobie w szaki jakąś srebrnowłosą, niebieskowłosą, błękitnowłosą, kiwie. Nieważne. O właśnie, no to jest właśnie to. Od razu mamy na samym końcu pokazane, czyli oni będą razem podróżować, więc prawdopodobnie stanie się jego uczennicą, raczej nie dziewczyną. Ale możliwe, że to będzie też szło w taki lekki haremik. Będą razem podróżować po świecie i chyba staną się poszukiwaczami przygód. Tak mi się wydaje. I to, co na końcu mamy, to jeszcze ten. Powiedziane, że zmiaż bohatera. Czyli mamy jakiegoś na ala Lucyfera. Czyli możliwe, że to jest król duchów. Król demonów aktualnie. Który mówi, zmiaż oczywiście bohatera, tak? Więc możliwe też, że nasz główny bohater jest bohaterem. Dziwnie to brzmi, ale możliwe. Więc jest dużo spekulacji, dużo możemy sobie dochodzić. Fajne. Motyw tego, że to jest, wiecie, jak Lucyfer, jak wiadomo, tak? Jak szatan. Spoko, nie? Bierze, czerpie z mitologii różnych. Fajnie. Moim zdaniem anime zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tego nie spierdzielą. Dużo informacji. Spoko kreska bez rewelacji. Walk jeszcze nie było, co prawda, potężnych ani jakichś fajnych. Bo to, co z walkiem z bratem, to było pestka. Troszeczkę, co prawda, poznaliśmy jego umiejętności. Widzimy nowego przyzwańca. Będzie pewnie jakichś jeszcze znacznie więcej. Więc bardzo mi się podoba. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Jeżeli jesteś graczem i wytrwałeś aż dotąd i jeszcze nie wiesz o tym, to rozdaję co 2 tygodnie gry, czasami nawet co tydzień. Zapraszam serdecznie, wpiszcie sobie rozdawajka i na pewno znajdziecie aktualną, więc see you, arrivederci Roma.